Tymczasem zapraszam uczestników rajdu 204 km o podejście. Zapraszam Państwa. Gratulujemy Państwu tego wielkiego wyczynu, którego dzisiaj dokonaliście. 204 km. O której wyruszyliście? O godzinie 7 rano. Ze średnią prędkością? Ponad 30. 31 km na godzinę. Średnia prędkość. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Podejdźcie jeszcze tutaj bliżej troszeczkę, żeby wszystkich było widać. Była Pani. Czy jest Pani? Jest. O, właśnie. Jest Pani. Pani już co roku nas tutaj odwiedza. Bardzo się cieszymy. Już po, tak, od 5 lat, bo właśnie musimy tutaj powiedzieć, że ofensywa rowerowa po raz 4, ale już po raz 5 rowerzyści, wyczynowcy kręcą kilometry dla Edmunda Bojanowskiego w rajdzie 204 km na 204 rocznicę urodzin Edmunda Bojanowskiego. No niestety jako organizator mogłem przejechać tylko z chłopakami jedno kółko i po tym jednym kółku 100-kilometrowym musiałem tutaj po prostu wrócić. Natomiast cała ekipa, 41 osób, w tym oczywiście nasza tutaj jedna pani, wyjechała o godzinie 7 i na całej trasie przejechaliśmy po prostu cały powiat, wszystkie miejscowości powiatu dwukrotnie. Oczywiście Edmund nad nami czuwał. Na pierwszym kółku trochę bardziej, bo nie padało. Na drugim kółku, z tego co słyszałem, chłopacy zmokli, ale ten deszczyk ich tutaj lekko orzeźwił i spowodował, że średnia była jeszcze wyższa. Także impreza, myślę, że 204 przechodzi do historii, ale wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci i to najbardziej cieszy. Dziękuję. Piękne pamiątkowe medale, unikatowe na pewno. Nigdzie takich medali nie da się zdobyć. Z łańcuchem rowerowym i dwoma zębatkami. Pamiątka do kolekcji. Ciekaw jestem jeszcze też, skąd Państwo przyjechali, z jakich miejscowości. Tu Gostyń. Piaski właściwie. Leszno, Gostyń. Piaski, Gostyń. Leszno, Piaski, Leszno, Lipno. Panowie z Kostynia. Gostyń, Konkolewo, Gostyń, Leszno, Frankowo, Gostyń, Piaski, Kobylin, Gostyń, tam także widzę Gostyń. Pani do nas przybyła skąd? Z Leszna, już po raz kolejny. Pozostali? Rawicz, Krobia. Wszyscy są zwycięzcami dla nas, wszyscy są dla nas idolami. 204 plus, należałoby powiedzieć, bo każdy jeszcze dołożył do tego dodatkowe kilometry. Zapraszam do takiego wspólnego zdjęcia. Tu może tak po kolei na schodach można się ustawić. Panów również do środka, może bym poprosił pana starostę, pana wójta. To jest niesamowite, co się za chwilę wydarzy. Bo druga osoba, która wylosowała nagrodę, Tomek to mąż, brat? Brat. Tomasz Nowacki z Ponieca, zapraszamy. Będzie na kolejne wycieczki. Opłacało się przyjechać do Piasków. Zawsze się opłaca przyjeżdżać do Piasków. Zapraszamy Państwa serdecznie. A już za tydzień możemy się spotkać na Świętej Górze, na Ekofestynie, na który wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Także nie będzie brakowało atrakcji. Szczegóły na plakatach, ulotkach i w internecie. Bolesław Kudy. Bolesław Kudy z Krzyżanek. Biegnie. Pan Bolesław z Krzyżanek przyjechał. Parę kilometrów miał. Ile stąd do Krzyżanek? 14 kilometrów. No to ładnie. Będzie co spakować wodę i pewne upominki jeszcze. Uwaga, teraz kolejna nagroda. Józef Andrzejczak. Józef Andrzejczak. Czy jest z nami pan Józef Andrzejczak, bo to dla niego nagroda. Brawo! Może, no już roweru nie będzie, ale kask jest, to na dobry początek. I uwaga, teraz proszę dobrze zamieszać. Losujemy, losujemy, losuj. W drugą stronę maszyna losująca działa, tak. I teraz proszę wyciągnąć los szczęśliwca, który odjedzie z rowerem. Kim będzie? Będzie to kobieta. My już się zmartwili wszyscy na tydzień. Chyba, że to żona, nie? To jeszcze w rodzinie, jak zostanie, to spoko.
A będzie to pani Kasia, Katarzyna Matyśkiewicz. Pani Katarzyna Matyśkiewicz. Pani Katarzyna Matyśkiewicz zwyciężyła w naszym konkursie i to ona wygrywa nagrodę główną, jeśli jest. Pani Katarzyna Matyśkiewicz, czy jest wśród nas? Kiedyś się zdarzyło, że nie było zwycięzcy. A czy dziś pani Katarzyna Matyśkiewicz jest? Nie ma, szanowni państwo. Wszystko się może jeszcze zatem zdarzyć. Proszę jej przekazać, że to był jej szczęśliwy dzień, ale za szybko pojechała do domu. A zatem jeszcze raz, losujemy w jedną stronę, losujemy w drugą stronę. I teraz, cóż wyciągniesz? Jeden. Los. Dla odmiany teraz będzie mężczyzna. Pod warunkiem, że to mąż, to może być, nie? Uwaga, pan Jakub Mrozek. Czy jest pan Jakub Mrozek? Nie ma. Czy jest? Biegnie. Biegnie Kuba Mrozek do nas. To on wygrał. Kuba Mrozek. I to jest dla ciebie nagroda główna, zwycięzca. Musisz przyjąć i podnieść teraz go nad głowę, nie? Jak to? Chwila dla fotoreporterów. Oto zwycięzca dzisiejszego konkursu. Nagroda główna. Ciekawe, jak ty, chłopie, na dwóch rowerach wrócisz. Brawo! Kuba Mrozek. Zapraszamy państwa w przyszłym roku także do udziału w Wielkopolskiej Ofensywie Rowerowej. Na pewno, jeśli w tym roku się nie udało wygrać, to może uda się w przyszłym.